Z pomocą Pana będziemy chcieli dzisiaj omówić taki dosyć przykry temat, trudny, ale jest on konsekwencją tego, że ludzie nieuważnie słuchają Boga. Gdybyśmy wszyscy uważnie słuchali Boga i byli Mu posłuszni, ten temat by nigdy nie pojawił się, a on się pojawił z tego powodu właśnie, tak samo jak rodzice nigdy by nie karcili swoich dzieci, gdyby były im posłuszne, gdyby czyniły to, co rodzice od nich chcą. I kiedy Mojżesz wyprowadził lud izraelski z Egiptu w mocy Boga, który go tam posłał, i później miał pouczyć ten lud co do obdarzenia Bożego, jak Bóg będzie obdarzał i gdy oni będą mu posłuszni, co ich nigdy nie spotka, ale też i z drugiej góry było mówione to, co ich spotka, jeśli nie będą Bogu posłuszni. Zwróćcie uwagę, że posłuszeństwo bez względu na to, czy to jest Abel i Kain, a wcześniej Ewa i Adam, czy to jesteśmy my dzisiaj, posłuszeństwo jest Bogu milsze od ofiary. Mało się zwraca uwagę w ogóle na posłuszeństwo. Ludzie bardziej zwracają uwagę na wiarę niż na posłuszeństwo. Uważają, że jak są wierzący, to już Bóg jest zadowolony. Bóg jest zadowolony wtedy, kiedy wierzący jest posłuszny temu, komu wierzy. A więc to jest najważniejsza sprawa, aby w tym temacie móc zrozumieć to, że Bóg jest ten sam, który wyprowadził Izraela z Egiptu i ten sam wyprowadził nas z niewoli ciemności. Będziemy chcieli przeczytać z 5 Mojżeszowej 28 rozdziału od 15 wiersza do 20. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego i nie będziesz pilnie spełniał wszystkich Jego przykazań i ustaw Jego, które ja Ci dziś nadaję, to przyjdą na Cię te wszystkie przekleństwa i dosięgną Cię. Przeklęty będziesz w mieście i przeklęty będziesz na polu, przeklęty będzie Twój kosz i Twoja dzieża, przeklęte będzie Twoje potomstwo i plony Twojej ziemi i rozpód Twojego bydła i przychówek Twoich trzód. Przeklęte będzie Twoje wejście i Twoje wyjście. Rzucił Pan na Ciebie klątwę, zamieszanie, rzuci Pan na Ciebie klątwę, zamieszanie i niepowodzenie w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk, które podejmiesz, aż będziesz wytępiony i nagle zginiesz z powodu niegodziwości Twoich uczynków, przez które mnie opuściłeś. I jeszcze od 58 wiersza. Jeżeli nie będziesz pilnie spełniał wszystkich słów tego zakonu zapisanych w tej księdze w bojaźni przed chwalebnym i strasznym imieniem Pana Boga Twego, to Pan niezwykłymi ciosami ugodzi Ciebie i Twoje potomstwo ciosami potężnymi i długotrwałymi, chorobami złymi i długotrwałymi, i sprowadzi z powrotem na Ciebie wszelkie zarazy egipskie, których się tak bałeś, i one przylgną do Ciebie. Także wszelką chorobę i wszelką plagę, która nie jest zapisana w księdze tego zakonu, sprowadzi Pan na Ciebie, aż będzie zniszczony. Pozostanie tylko nieliczna garstka z Was, którzy byliście liczni jak gwiazdy na niebie, dlatego że nie słuchałeś głosu Pana Boga Twego. A jak Pan radował się, wyświadczając Wam dobro i rozmnażając Was, tak radować się będzie, gubiąc Was i tępiąc, i zostaniecie wytępieni z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. Jest to dla nas zrozumiałe, że Bóg radował się, wydobywając ich z tej niewoli ciemności, ale jeżeli oni porzucili to, co on ich uczył i postanowili żyć wbrew jego woli, to również będzie z taką samą radością oczyszczał to miejsce, ponieważ Bóg jest święty. Oni też mieli być świętymi. Dla mnie, dla ciebie jest to taka przestroga mówiąca, że Bóg wprawdzie wyprowadził ich z ziemi niewoli, ale potem mnóstwo z nich zginęło, dlatego że nie słuchali się Boga. Posłuszeństwo jest dla człowieka czymś najtrudniejszym do wykonania. Człowiek zrobi wiele rzeczy, ale być posłusznym jest dla człowieka bardzo trudnym.
Znamy to z wielu doświadczeń, które przechodzimy. Wystarczy, że kogoś poprosisz o to, żeby ktoś zrobił ci to tak, a ten ktoś zrobi ci to inaczej, bo uważa, że tak będzie lepiej, nawet się nie pytając ciebie. A więc nie wie, o co ci do końca chodzi, ale uważa, że wie lepiej i tak będzie lepiej, może i tak zrobi. Albo innych jakichś wydarzeniach człowiek pokazuje jakby swoją mądrość, swoje lepsze rozeznanie. Może chce się pochwalić, że lepiej to jednak zrobiłem niż chciałeś, a często wychodzi, że jest to gorzej. A więc posłuszeństwo jest dla człowieka czymś bardzo trudnym. Z chwilą, kiedy poznaliśmy smak nieposłuszeństwa, to tak jak z dziećmi, ciężko jest uporządkować dziecko, kiedy poznało smak nieposłuszeństwa, smak, że może zrobić coś wbrew woli rodziców. Tak samo Izraelici byli ostrzegani przez Boga, co ich spotka, jeżeli oni nie będą Go się słuchać. On mówi, co ich spotka. On jest gotów ich zawiadomić o tym, że narażają się na wielkie kłopoty i to z Nim, nie z jakimiś tam narodami, tylko z Nim bezpośrednio, z samym Bogiem narażają się na kłopoty, jeżeli nie będą posłuszni temu, co o nich uczy. Zwróciliście uwagę, jak wielkie zamieszanie jest między wierzącymi ludźmi, dlatego że nie ma słuchania, co Bóg mówi, każdy myśli, że wie dobrze, co zrobić. Nie ma patrzenia na to, czy to jest zgodne z wolą Boga, czy nie. Każdemu się wydaje, to będzie dobre, to na pewno będzie dobre. Bóg ustalił, co jest dobre i jak dobrze jest właśnie słuchać, co mówi Bóg i być mu posłusznymi. A więc Bóg mówi, jeżeli nie będziecie im posłusznymi, to spadnie na was przekleństwo ode mnie i wtedy to ja będę walczył przeciwko wam. Wcześniej Bóg mówi, będę walczył dla was, ja będę pokonywał waszych wrogów, a wy będziecie wchodzić na te miejsce, które ja dla was przygotowałem. A potem mówi, ja poślę na was wrogów, ja będę przeciwko wam walczył. A więc co się zmieniło? Człowiek ten sam naród, co się zmieniło? Nieposłuszeństwo zmieniło sytuację. Pomyśl, jak wielu ludzi nie patrzy specjalnie w to, co mówi Słowo Boże, żeby w ten sposób postępować, a za to mają różne pomysły, jak i co zrobić. Możemy powiedzieć w ten sposób, że tak jak Izraelici bawili się Bogiem, tak jakby czy On to widzi w ogóle, co my robimy, kusili Go, buntowali się przeciwko Niemu, narzekali na Niego, grozili powrotem do Egiptu. Jak On będzie tak dalej ich prowadził, to oni wrócą do Egiptu. Różne rzeczy robili. Widzimy, że zachowywali się wrednie wobec Boga, który ich wyprowadził z niewoli, dając im możliwość uratowania się i dając im możliwość, aby poznali Jego wszechmoc, prowadząc ich po pustyni, pośród różnych przeciwności, aby zobaczyli, że On ogarnia to wszystko i tyle tam ludzi na pustyni, On jest w stanie wyżywić, zapewnić im picie, zapewnić, żeby ubranie ich się nie popsuło, sandały. Wszystko było w bardzo dobrym zachowaniu, a jednakże oni coś zawsze mieli. Pomyśl, czy ty jesteś wolny od tego narzekania, czy jesteś wolna od tego, by coś mówić, jakby mieć zarzuty wobec Boga o cokolwiek, bo coś myślisz, że powinien zrobić. A On tego nie robi. Dlaczego nie robi, skoro ty uważasz, że postępujesz według Biblii? Bóg jest Bogiem prawdziwym. Jeżeli coś mówi, że będzie robić, to będzie robić. A jeżeli coś mówi, że nie będzie robić, to nie będzie robić. A więc musimy się takiego Boga nauczyć, żeby nie bawić się Bogiem. Nie zachowywać się w taki sposób, jak małe dzieci, które bawią się swoimi rodzicami i próbują ich okłamać, próbują ich zwieść przez mówienie, a to nie ja jestem winien, tylko ona jest winna, albo on jest winny, czy w jakikolwiek inny przerzucenie jakiejś winy. Widzimy, że
już za czasów apostoła Pawła byli ludzie, którzy uważali, że według nauczania apostoła Pawła łaska mówi o tym, że im więcej będziemy grzeszyć, tym więcej chwały Bogu oddamy, bo więcej łaski nam okaże. Wtedy okaże swoją wielkość więcej. Paweł mówi, potępienie takich jest prawidłowe. A więc byli tacy ludzie, którzy w ten sposób myśleli sobie wykorzystać nauczanie apostoła o łasce. Wielu dzisiejszych ludzi również tak postępuje, myśląc, że łaska pozwala im popełniać przestępstwa, które zostały spłacone, a więc nic im nie grozi. Wyglądałoby na to, że Izraelici, którzy przeszli przez Morze Czerwone, zostali oddzieleni od Faraona, już im nic nie grozi. Ale kto im groził teraz tak naprawdę? Sam Bóg im groził. Bo Bóg chciał, żeby oni poznawali Boga i żeby robili to, co On do nich mówi. Chciał ich nauczyć uporządkowania, żeby byli prawdziwym narodem, przez który inne narody poznają, co to znaczy należeć do Boga. Poznają, jak żyje lud, który należy do Boga, jaki jest uporządkowany. Nikt nie miał takiego prawa jak Izrael, żaden naród nie miał takiego prawa. A jednakże oni łamali to prawo co rusz, ponieważ uważali, że to ich ogranicza, że to zabiera im swobodę. Musimy zobaczyć to, bo to jest ważne dla nas, żeby nie trafiać w takie miejsce. Każdy rodzic nie ma przyjemności w tym, by karcić swoje dziecko. Raczej ma smutek w sercu, że musi znowuż wyciągać jakieś konsekwencje. I wiemy, że ten smutek pochodzi od Stwórcy, ponieważ On nas stworzył, a więc te prawidłowe uczucia są zgodne ze Stwórcą, który nas stworzył. A On też się smuci w tym, kiedy musi nas karcić zamiast nagradzać. A więc musimy to zobaczyć, ale tak samo jak my, kiedy kupujemy coś i później to opakowanie wyrzucamy do śmieci. Z taką radością, jak kupowaliśmy jakiś towar w sklepie, tak samo z taką radością wyrzucamy to opakowanie na śmieci, ponieważ nie nadaje się nam do niczego więcej. To nie opakowanie nas interesowało, ale to, co w tym opakowaniu było. Boga też interesowało to, co jest w człowieku, a nie sam człowiek. A więc jeżeli oni nie byli Bogu posłuszni, to oni wchodzili pod przekleństwo i w tym momencie dostawali się w to miejsce, gdzie te choroby, te różne, te takie i wśród wierzyny problemy zaczynały się tam dziać. Słowo Boże nas bardzo wyraźnie uczy i chcemy tylko przejrzeć sobie tak po prostu Stary, Nowy Testament, aby zobaczyć, czy my dzisiaj żyjący ludzie jesteśmy już poza tą strefą i co byśmy nie robili, to Bóg nas tylko będzie kochał i obdarzał różnymi dobrami, czy ten sam Bóg, który wtedy mówił to do Izraelitów, czy ten sam Bóg też i do nas mówi w ten sposób, abyśmy uważali, co robimy. Księga Jozuego, 6 rozdział. Lepiej to wiedzieć, niż nie wiedzieć, żyć w jakimś takim zadymieniu, które nie pozwala wyraźnie widzieć Boga i Jego działanie, które ogranicza tak naprawdę patrzenie, to są te fałszywe nauki, które powodują, że ludzie spoufalają się z Bogiem i lekceważą to, co On mówi, uważając, że On nie ma innego wyjścia, jak ich kochać. On może też i przeklnąć, może wystawić na przekleństwo. I tu mamy ten 6 rozdział od 16 wiersza. Za siódmym razem, gdy kapłani zatrąbili na trąbach, rzekł Jozue do ludu, wznieście okrzyk bojowy, gdyż Pan dał wam to miasto, a miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana, tylko Rahab, nierządnica, pozostanie przy życiu, ona i wszyscy, którzy są z nią w domu, ponieważ ukryła posłańców, których wysłaliśmy. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą i abyście przez to nie narazili się na klątwę, nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście.
Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu. Wejdą do skarbca Pana. A więc mamy tu powiedziane słowo, które mówi wyraźnie, aby tego nie dotykali, tego nie, to nie jest dla nich. Wtedy lud wzniósł okrzyk bojowy, zatrąbili na trąbach, a gdy lud usłyszał głos trąb, wzniósł potężny okrzyk bojowy i mur rozpadł się na miejscu. Lud zaś wkroczył do miasta, każdy prosto przed siebie i zdobyli miasto i wyrżnęli do nogi oszczeń miecza wszystko, co było w mieście, mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły, owce i osły. A więc widzimy, że weszli i wykonali to, co mieli zrobić, co Bóg powiedział, że mają oczyścić to miejsce z tego, co jest przeklęte, że nic z tego nie mogą wziąć. A w 7 rozdziale od 11 wiersza Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem, albo które im rozkazałem raczej, nakazałem. To narzuciłem to jest niedobre słowo. Wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili i włączyli to do swoich rzeczy. Dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. I od 15 wiersza. Kto zaś zostanie przychwycony na tym, że posiada to, co jest obłożone klątwą, ten zostanie spalony ogniem ze wszystkim, co do niego należy, ponieważ naruszył przymierze Pana i dopuścił się rzeczy nikczemnej w Izraelu. Jozue wstał wcześnie rano i kazał Izraelowi wystąpić według plemion, a los padł na plemię Judy. Potem kazał wystąpić rodom Judy, a los padł na ród Zeracha. Potem kazał wystąpić rodowi Zeracha, rodzina za rodziną, a los padł na rodzinę Zabdiego. Potem kazał wystąpić jego rodzinie według mężów, a los padł na Hana, syna Karmiego, syna Zabdiego, syna Zeracha z plemienia Judy. Wtedy Jozue rzekł do Achana, synu mój, oddaj Panu Bogu Izraela chwałę i złóż mu wyznanie. Oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. I Achan odpowiadając Jozuemu rzekł, zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak, ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną sztabę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Wysłał więc Jozue posłanców, którzy pobiegli do namiotu i oto był on zakopany w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, jego woły, osły i owce, namiot i całe jego mienie. A cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do doliny Achor. I rzekł Jozue, jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienowali go cały Izrael, spalili ich i ukamienowali. Następnie wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew, dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Achor. Jak zwróciliście uwagę, że to, co miało spotkać tych, którzy mieszkali w Jerycho, spotkało Achana, gdyż kiedy on wziął z tego, co przeklęte było w Jerycho, on wszedł w przekleństwo, które zostało złożone na mieszkańców Jerycha. A więc cała jego rodzina, rozumiecie, ten człowiek nie tylko, że ściągnął przekleństwo na swoją głowę, ale tak jak było w Jerycho, wszyscy mieli zginąć z powodu przekleństwa. Nawet dzieci miały zostać zabite. Ten człowiek wziął przekleństwo, ściągnął na siebie. To nie jest tak, że ktoś się pobawi trochę i może sobie myśli, a no cóż, no wydarzyło się. Może być i tak, że sięgając po to, co Bóg uznaje za przeklęte, ściągniesz to do swego domu i możesz ściągnąć to na cały swój dom. I cały twój dom będzie cierpiał przez to.
tak jak ucierpiał Damachana. Nawet zwierzęta, bo i zwierzęta miały być wybite w Jerycho. A więc widzimy, że można wziąć sobie to przekleństwo, które spoczywało na kimś innym. Przez to, że będziesz chcieć wziąć coś z tego, co ten ktoś miał jako swoją własność. A to zostało przeklęte i człowiek nie mógł nic z tego sobie wziąć. 1 Samuela, 15 rozdział. 15 rozdział, 3 wiersz. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. A więc widzimy, że teraz król Saul dostaje podobny rozkaz od Boga, od 9 wiersza. Lecz Saul i jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy, jagnięta i wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I od 17 wiersza. Więc Samuel powiedział, czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem. Następnie kazał ci Pan wyruszyć pole, mówiąc, idź i wybij do nogi grzeszników Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi, przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan. I przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wypiłem do nogi. A więc on zmienił rozkaz Pana i sobie ustanowił własny. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze obłożonych klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu w Gilgal. Więc taki cel zaszczytny. A Samuel odpowiedział, czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnobrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. I 16 rozdział, 14 wiersz. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły też od Pana. Tyle zyskał ten człowiek. Po co mu to było? Czy nie lepiej wykonać to, co mówi Bóg? On wie najlepiej, dlaczego tak trzeba. Dlaczego każe nam się rozprawić ze starym życiem? On wie najlepiej, co zrobi nam stare życie, jeżeli nie zniszczymy jego całe stare nasze życie na krzyżu. On wie, co nam zrobi. Tam w każdej cząstce starego człowieczeństwa jest jad. Jest wąż. I on tam sobie nadal funkcjonuje. Ludzie się nie znając Boga, nie rozumieją, dlaczego Bóg mówi o takim rozwiązaniu, że jego syn musi umrzeć na krzyżu. Myślą sobie, że to jest fajna zabawa. On umarł na krzyżu, a my sobie żyjemy dalej po swojemu. Zobaczcie, ile przekleństwa jest. Ile ludzi dzisiaj już nie ma rozumu. Mają Biblię, a nie mają rozumu, żeby rozeznać, co mówi Bóg. Nie boją się Boga, bo nauczono ich, że tatuś ich kocha i nie będzie źle. Druga Królewska, 5 rozdział, od 1 wiersza. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego Pana i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na upieszcą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani, a gdyby to mój Pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii,
to by go wnet uleczył z trądu. I od 9. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanii, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanii 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Widzimy, że to był mąż gniewny, szybko się potrafił rozgniewać, szybko potrafił być urażliwy. Padały słowa różnego kalibru z niego, z jego własnych ust. I od 20 wiersza. Gehazi, sługa Elizeusza, męża Bożego, pomyślał sobie: oto mój Pan oszczędził Naamana, tego Aramejczyka, nie przyjmując od niego nic z tego, co przywiózł. Jako żyje Pan, pobiegnę za nim i wezmę coś od niego. On myślał oczywiście o czymś innym. Puścił się Gehazi za Naamanem, a gdy Naaman zobaczył go biegnącego za sobą, wyskoczył ze swojego powozu na jego spotkanie i rzekł: czy przychodzisz w uczciwych zamiarach? A on rzekł: w uczciwych. Pan mój wysłał mnie z taką wieścią. W tej właśnie chwili przyszli do mnie dwaj młodzieńcy z uczniów prorockich z gór efraimskich. Dajże dla nich talent srebra i 2 szaty na zmianę. Naaman rzekł: ależ owszem, zechciej przyjąć 2 talenty i nalegał na nich, zawiązał 2 talenty w 2 worki oraz 2 szaty na zmianę i dał to 2 swoim sługom, którzy nieśli go przed nim. A gdy przybyli do wzgórza, odebrał to z ich rąk i złożył w domu mężów, tych zaś odprawił, a oni odeszli. Sam zaś poszedł, aby stawić się przed swoim panem i zapytał go Elizeusz: skąd wracasz, Gehazi? A on na to: twój sługa nigdzie nie wychodził. I rzekł do niego: nieprawda, czy moje serce nie szło z tobą, gdy tamten mąż odwrócił się ze swojego powozu w twoją stronę? Czy to była odpowiednia pora przyjmować pieniądze, aby nabyć za nie szaty i oliwniki, i winnice, i trzody owiec, i bydło, i niewolników, i niewolnice? Niechaj tedy trąd Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze. I wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. Człowiek znowuż miał pożądliwość, miał swoją sprawiedliwość i uważał: przecież tak nie można wypuścić tego Naamana i tak lekko, że on nic za to nie zapłaci i sobie weźmie uzdrowienie. Trzeba coś od niego wziąć, a więc nie rozumiał, co się dzieje. Elizeusz rozumiał: nic od niego nie weźmiesz. I co? Przyszło przekleństwo? Na kogo? Tylko na niego? Czy na jego potomstwo? Często dorośli mężczyźni czy dorosłe kobiety nie myślą, że mogą ściągnąć potomstwo na przekleństwo nie tylko na siebie, ale i na swoje potomstwo. Księga Malachiasza, 1 rozdział, 14 wiersz. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię wywołuje zbożny lęk między narodami. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać. Ale kiedy przychodzi do tego, żeby dał to, zaczyna ten człowiek myśleć sobie: ale to jest takie przydatne zwierzę, takie zdrowe. Można wiele skorzystać i jeszcze na tym zarobić. A mam takie ułomne też, a więc bierze to ułomne i zanosi
je Panu. Przeklęty taki człowiek. Zbiera przekleństwo. Bóg zamiast cieszyć się z tej ofiary czyni człowieka przeklętym. Dzieje apostolskie, 5 rozdział. Pamiętacie Ananiasza i Safirę? A pewien mąż imieniem Ananiasz ze swoją żoną Safirą sprzedał posiadłość i za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów. I rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego, tak jak tamten z Starego Przymierza. I zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę. Gdy Ananiasz oznajmił, że sprzeda rolę, aby przynieść to, co za nią dostanie, aby złożyć u stóp apostołów, to Ananiasz powinien to zrobić, co powiedział. A on w trakcie, kiedy już dostał pieniądze i zobaczył, że może dostał dużo w sam raz, może mu się tak powiodła ta sprzedaż tej roli, że dostał może nawet więcej niż się spodziewał za to i pomyślał sobie w tym momencie, no to może coś odejmę z tego i coś ściągnął na siebie. Czy za to, co przyniósł, otrzymał obdarzenie, czy przekleństwo? Przeklęty każdy, który obiecuje dać coś Panu, a potem wycofuje się z tego albo pomniejsza to. Pamiętaj, lepiej nie mów, co dasz, niż masz później zrobić coś przeciwko temu, bo możesz ściągnąć przekleństwo na swój dom. Pan Jezus mówił, nie ślubujcie. Ale jeśli ślubujesz, jeśli mówisz, to dotrzymaj. To tak jak w małżeństwie. Jeżeli mężczyzna ślubuje wierność tej kobiecie, będzie jego żoną, a ta kobieta wierność temu mężczyźnie, bo będzie jej mężem, mają dotrzymać tego, co ślubowali do końca życia jednego z tych małżonków. Jeśli to złamią, wchodzą w przekleństwo. Księga Jeremiasza, 48 rozdział. 48 rozdział, 10 wiersz. Przeklęty, kto wykonuje dzieło Pana niedbale i przeklęty, kto powstrzymuje jego miecz od krwi. To jest trudne. Kto wykonuje niedbale i przeklęty, który lituje się po ludzku, gdy trzeba karcić. Kto powstrzymuje miecz Pana. Ludzie dbają o wiele rzeczy, gdy to ma dla nich jakąś wartość, jakieś znaczenie. Jakże często w dzisiejszych naszych czasach ludzie nie dbają o dzieło Boże. Nie dbają, żeby to było czyste, święte, nieskalane. Zabrudzają to różnymi rzeczami i pozwalają innym też brudzić to. I w tych brudach czują się usatysfakcjonowani, bo się cieszą, że Bóg ich kocha. To jest ten sam Bóg, a więc jeżeli przykładasz rękę do pługa, mówi Jezus, a oglądasz się wstecz, nie nadajesz się dla Niego. Pamiętaj, to jest prawda. Jeżeli chcesz się uratować, to masz do czynienia z Bogiem, który jest prawdziwy, który się nie bawi zbawieniem, bo posłał swojego Syna na śmierć krzyżową. Na ofiarę za mnie i za ciebie. To nie jest zabawa. Ludzie często bawią się krzyżem, robią sobie krzyże zamiast przyjąć go jako swoją śmierć, skończyć swoje starodawne życie, rozpocząć inne, to, które Bóg chce, abyśmy prowadzili. Niedbałość jest straszną rzeczą. Człowiek o wiele rzeczy dba, a tu niedbale. No tak, jakoś przy okazji. O to trzeba najbardziej dbać, o tą sprawę, bo to jest sprawa z Bogiem. 17 rozdział Księgi Jeremiasza, 5 wiersz.
Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce. Tutaj mówi Bóg, że przeklęty jest ten, który zamiast polegać na Panu, uważa, że więcej dla niego uczyni człowiek niż sam Bóg. Opuszcza Boga, przyjmując pomoc człowieka. Bóg mówi, przeklęty ten, który uważa, że człowiek jest pewniejszym zabezpieczeniem niż Bóg, który Boga pomniejsza człowieka, wywyższa ponad Boga. Przeklęty taki człowiek. A w 44 rozdziale Księgi Jeremiasza od 7 wiersza: a teraz tak mówi Pan, Bóg zastępów, Bóg Izraela, dlaczego wyrządzacie sobie nawzajem wielkie zło, gubiąc u siebie mężczyznę i kobietę, dzieci i niemowlę spośród Judy, by nie zostawić sobie resztki? Dlaczego drażnicie mnie dziełami swoich rąk, spalając kadzidło cudzym bogom w ziemi egipskiej, do której przybyliście, aby tam przebywać jako obcy przybysze, przygotowując sobie zgubę i stając się przedmiotem przekleństwa i hańby u wszystkich narodów ziemi? Czy zapomnieliście o złym postępowaniu waszych ojców, o złych postępkach królów judzkich, o złych postępkach ich książąt i o złych postępkach waszych i o złych postępkach waszych żon, które się dopuściły w ziemi judzkiej na ulicach Jeruzalemu? Po dziś dzień nie odczuli żadnej skruchy ani bojaźni i nie postępują według mojego zakonu i moich przykazań, które dałem wam i waszym ojcom. Dlatego tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela: oto ja zwracam swoje oblicze przeciwko wam ku złemu, aby wytracić całą Judę. I porwę resztkę Judy, tych, którzy postanowili pójść do ziemi egipskiej, aby tam przebywać jako obcy przybysze. Wszyscy zginą w ziemi egipskiej, padną od miecza albo zginą z głodu. Mali i wielcy pomrą od miecza i głodu i staną się przedmiotem złorzeczenia, zgrozy, klątwy i urągowiska. I nawiedzę tych, którzy zamieszkają w Egipcie, tak jak nawiedziłem Jeruzalem, mieczem, głodem i zarazą. Nie ocaleje i nie ujdzie nikt z resztki Judy, która przybyła, aby zamieszkać jako obcy przybysze tam, w ziemi egipskiej, by powrócić do ziemi judzkiej, do której pragną powrócić, aby tam znowu zamieszkać, gdyż nie wrócą z wyjątkiem nielicznych zbiegów. Jeszcze w 42 i 14 wierszu czytamy: i mówiąc nie, lecz pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby i nie będziemy łaknąć chleba i tam się osiedlimy. A więc Bóg mówił przez proroka: zostańcie, nie wracajcie do Egiptu, to nie jest dobre miejsce dla was. Lecz oni uznali, że bezpieczniej będzie wrócić do Egiptu niż ufać Bogu. Ile razy jest tak, że zamiast człowiek ufać Bogu, biegnie po pomoc do Egiptu, do świata i w świecie znajduje większe zabezpieczenie dla siebie niż w Bogu. Bóg mówi, czy nie wzgardziłeś mną, czy nie wzgardziłaś, czy nie uznałeś mnie, zamiast przyznać się do swoich grzechów, ukorzyć się, to wolisz, tak jak ten król, który zamiast skierować się do Boga, wolał iść do lekarzy, bo nie chciał już iść do Boga? Bo Bóg go napomniał przez proroka, że źle żyje? Się obraził na Boga? Zobaczcie, co ludzie potrafią zrobić. My jesteśmy ludźmi. Jak potrafimy unieść się przeciwko, jak potrafimy uznać, że my lepiej wiemy, gdzie nam będzie bezpieczniej. A tutaj masz... Bóg może cię zabezpieczyć. Może tak cię zabezpieczyć, że kiedy wszyscy będą ginąć, ty, nikt cię nie tknie nawet, nie ruszy, tak jak czy Baruchowi darował życie, czy temu, który Jeremiasza wyciągnął z tej cysterny, czy Rahab. Wszystko runęło, tylko miejsce, gdzie mieszkała Rahab, nie runęło. Bóg jest Bogiem. Słuchajcie, albo my będziemy słuchać, co On do nas mówi i będziemy rozumieć, że to Bóg mówi, a nie ktoś tam.
i zaczniemy szanować tego, który mówi do nas, ostrzega nas i mówi: uważajcie, czytajcie Stary Testament, czytajcie i patrzcie, co się działo z nimi, aby to na was nie przyszło. Tak pisze apostoł. Jest to ostrzeżeniem dla nas, abyśmy tego samego i my nie robili, aby to samo i na nas nie spadło, a może jeszcze gorzej, bo komu więcej dano, tego więcej się wymaga. Zobaczcie, jak się ludzie bawią Bogiem, jak się bawią w Kościół, bawią się w różne rzeczy, zamiast uszanować Boga. Grzesznik uważa, że jest silniejszy od Boga i może sobie pozwolić na życie w grzechu. Rozumiemy, litujemy się nad ludźmi, widzimy ich słabość, ale czy ich słabość może zmienić nas w końcu? Pamiętacie, jak Mojżesz już płakał, nie dał rady, kiedy oni zaczęli sobie cudzołożyć? To jest nieprawdopodobne, jak może do złamania taki Boży człowiek dojść, już nie umiał sobie z tym poradzić. Bo nie jest łatwo. Ktoś, kto miłuje, nie jest mu łatwo karcić. Musi pokonać tą swoją miłość, żeby uznać, że bardziej potrzebuje skarcić, niż okazywać miłość, żeby ratować kogoś z jakiegoś złego wydarzenia. 1 Koryntian, 16 rozdział i 22 wiersz. Jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. Maranatha. Czy widzicie, że to wszystko jest w wielkim zagrożeniu i że ludzkość ogólnie nie ma świadomości, kim jest Bóg? Ludzie zostali wyprowadzeni na oszukańcze pole diabła i myślą sobie, że jak coś wyciągną z tej Biblii, to ich to uratuje. Jeśli kto nie miłuje Pana, nie będzie wypełniać Jego rozkazów. Będzie nieposłuszny. Dlatego Paweł pisze, kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty, bo kto nie miłuje, ten jest nieposłuszny. Nieposłuszeństwo jest przekleństwem. Gdybyśmy chcieli się Go słuchać, ojciec mówi: oto Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Tam jest nasze zbawienie, posłuszeństwo. My myślimy sobie, że my będziemy jednak zmieniać to, co powiedział Jezus, że jednak zrobimy to inaczej, Panie. To będzie lepiej na pewno. A Pan mówi: zrób tak, jak ja do Ciebie mówię. Kto zachowuje słowo moje i czyni je, ten śmierci nie uży. Na wieki. Może przejdziemy teraz na trochę do Pana naszego Jezusa. Ewangelia Jana, 17 rozdział. Chodzi o to, żebyśmy sobie to uzmysłowili. To nie jest zabawa w Kościół. To nie jest, że można się trochę pobawić, po swojemu coś wymyśleć. Musimy rozumieć, co Bóg od nas chce. Jeżeli On mówi, miłości chce, nie ofiarę, no to znaczy, że On chce miłości, a nie ofiary. Możemy Mu składać różne ofiary, a On mówi, ale ja chcę miłości. Chcę, żebyście mnie miłowali i czynili to, co ja do was mówię. Miłość chce być posłuszna. A więc najpierw Go miłować, poznać Go, doznać, kim On jest. I co tu Pan Jezus mówi w tym czwartym wierszu tego 17 rozdziału? Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Co mówi Jezus, Boży Syn? Ja Cię uwielbiłem przez całkowite posłuszeństwo temu, po co mnie tu przysłałeś. Czy to nie jest piękne? Pan Jezus w wielu miejscach mówi, ja nic nie czynię innego, jak tylko to, co mi Ojciec powiedział. A więc Jezus mówi do mnie i do Ciebie, naśladuj mnie, a nie będziesz pod przekleństwem, będziesz pod obdarzeniem, będzie w Twoim życiu działo się coraz lepiej, przez Ciebie inni będą mogli też skorzystać. A tak to ich oszukasz i zwiedziesz, sam będąc zwiedziony czy zwiedziona. To nie jest zabawa, diabeł jest chytry i przebiegły. On, pamiętacie, że podważył Słowo Boże, powiedział część prawdy, ale powiedział, na pewno nie umrzecie. Nie bój się, Ewa. Nie grozi ci śmierć, bierz. I co? Czy dzisiaj nie widzicie tej samej Ewangelii diabła? Grzeszysz, ale nic ci Bóg nie zrobi, bo cię kocha.
Nie musisz przestać odmawiać sobie tej radości. A człowiek, kiedy mu pozwolisz na coś i nie grozi mu za to kara, no to przecież chętnie. I spokojnie ludzie dzisiaj żyją pod przekleństwem. Jezus wykonał to wszystko. 19 rozdział też Ewangelii Jana. Od 28 wiersza. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu, włożywszy więc na prędki z opu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Wykonał do końca. Przyjął wszystko, co myśmy narobili. Wziął nas, tak powiedział: kiedy ja będę wywyższony, wszystkich was ze sobą pociągnę. A więc my jesteśmy pociągnięci tam na ten krzyż przez Niego. On powiedział: pragnę. I wziął wszystko, co ty i ja zrobiliśmy. Zobacz, ile my się męczymy w tym chrześcijaństwie z ludźmi. Ludzie stale są uparci, oporni, swoimi drogami chodzą, pokazują swoją niezależność. Czy to nie jest stary człowiek nadal? I ci ludzie czują się bezpieczni, że jak umrą, to pójdą do domu Ojca. Czy po to umierał Jezus Chrystus, żeby uparci, zawzięci, złośliwi, nieposłuszni do domu Ojca przyszli? Czy nie po to, żeby uwolnić nas od tego złego charakteru starego Adama, starej Ewy? Pomyśl o tym. Bądź szczery i szczera, to się masz szansę ratować jeszcze, jak będziesz się dawać oszukiwać i myśleć sobie, że przecież Bóg, przecież no, to co to dla Boga takie coś tam jest, nie? Przecież to nie jest chyba takie złe aż. No przecież Saul mówił, że mieli dobry pomysł. Takie najzdrowsze pozostawili, żeby Bogu na ofiarę złożyć. Ale to nie był pomysł godny Boga. To było nieposłuszeństwo. Bogu milsze jest posłuszeństwo niż ofiara, niż takie myślenie sobie. Jeszcze 13 rozdział tej Ewangelii Jana, patrząc na naszego Pana Jezusa. Od 21 wiersza. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi, a jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole, przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, wsparłszy się o piersi Jezusa, zapytał się go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: czyń zaraz, co masz czynić. A więc Jezus jest posłuszny Ojcu. Sam otwiera tą przestrzeń do tego, żeby diabeł mógł posłużyć się jego uczniem i żeby mógł go wydać i żeby został ukrzyżowany. Ponieważ taka była wola Ojca. Pamiętacie, jak się modlił? Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Ojcze, jeśli jest możliwe inaczej, Ty wszystko możesz, Ojcze. Wiedział, że nasze grzechy oddzielą go od Ojca. Ten, który nigdy nie był rozłączony z powodu Twoich i moich grzechów, przeżyje nasze odłączenie. My tego nie rozumiemy, bo nigdy wcześniej nie byliśmy z Bogiem naprawdę. A często ludzie wierzący także nie są dalej z Bogiem i nie wiedzą, co to być rozłączonym od Boga. Żyją i wydaje im się, że są całkiem fajnymi ludźmi. Jezus wiedział, co to jest i On przyjął to, żeby ciebie i mnie uratować, a więc posłuszeństwo. Nie tylko modlitwę i mówienie, ale też to, aby uczynić to, co chce Ojciec. Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 21 wiersz. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego.
Po co przyszedł? Zbawić nas od naszych grzechów. To było zadanie. Ojcze, ja wykonałem zadanie, które mi zleciłeś. Nauczył uczniów prawdy. Wkąpał ich w prawdzie. Odświeżał ich umysł. Pozwalał im wejrzeć w to, co mówili prorocy. Aby mogli rozumieć, co się wydarza. List do Galacjan, trzeci rozdział od 10 wiersza. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A więc ci, którzy polegają na zakonie, czegoś tam nie jedzą, czy nie piją, czy coś tam robią, takie czy inne rzeczy według zakonu i myślą, że przez to będą usprawiedliwieni, są pod przekleństwem, bo jedno zachowują, a drugie łamią. A więc przeklęty każdy, kto nie wypełni wszystkiego. Są przeklęci z powodu tego, że nie są w stanie wypełnić wszystkiego, co jest w zakonie. I mogą sobie myśleć, że kiedy na przykład święcą sabat, że są lepsi od innych, którzy nie święcą sabatu, a kłamią na przykład, a kłócą się między sobą na przykład. A więc tutaj chcą coś zachowywać, a tam nie zachowują. Przeklęty każdy, który z zakonu czyni sobie usprawiedliwienie. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale zdajemy sobie sprawę, co pisze Jakub w swoim liście, że jeżeli czynisz różnicę między braćmi przy wyznawaniu wiary, podpadasz pod zakon i wchodzisz w przekleństwo. A więc to nie jest zabawa, to jest poważna rzecz. Bóg chce od nas poważne powagi, szacunku, gorliwości o Boże sprawy, rozumienia, że co zrobisz jednemu z tych najmniejszych, mnie to uczyniłeś, mówi Jezus. Skończmy z jakimś takim myśleniem sobie, że no jakoś to będzie. To nie ma być jakoś to będzie, ma być tak, jak postanowił Bóg. Wtedy Duch Święty będzie mógł z nami zrobić to, po co przyszedł. Bo Jezus zrobił to, po co przyszedł. Duch Święty też chce w Tobie, we mnie zrobić to, po co przyszedł. Wykonać zadanie, z jakim został posłany. Aby Jezus był uwielbiony w Tobie i we mnie. Zakon zaś nie jest wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. A kto go wypełni? Nikt go nie wypełni, ale kto by go wypełnił, przezeń żyć będzie. Jedynie Pan Jezus wykonał zakon. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. On wszedł w nasze przekleństwo. W miejsce naszego przekleństwa wszedł, żeby nas stamtąd wyprowadzić. Tak jak Mojżesz poszedł do Egiptu, żeby wyprowadzić Izraela z Egiptu, tak Pan Jezus wszedł w miejsce naszego przekleństwa, żeby stamtąd wyprowadzić sobie lud na własność. Gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przyszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. A więc Jezus, żeby nas wydostać z przekleństwa, musiał w nie wejść. To go oddzieliło od Ojca. Ale widzimy, że On wszedł i wyszedł przez zmartwychwstanie. Paweł później pisze, że gdyby zmartwychwstanie nie było, dalej byśmy byli w swoich grzechach. Kiedy wyszedł przez zmartwychwstanie, to jest nasze zwycięstwo. To jest nasze pokonanie tego starego człowieczeństwa. To jest nasze wyswobodzenie. A więc pilnujmy się naszej wolności. Nie szukajmy starego rozwiązania, starego życia, starego sposobu. Wielu ludzi mówi o tym, że my mamy taką grzeszną naturę. No i niestety musimy tak żyć, bo mamy grzeszną naturę. To jest przed krzyżem. Każdy człowiek miał grzeszną naturę przed krzyżem.
ale po krzyżu i zmartwychwstaniu pojawili się na ziemi ludzie, którzy przestali mieć grzeszną naturę i otrzymali naturę z Ojca, który ich zrodził. Nową naturę. A nowa natura nie potrzebuje grzeszyć. Nowa natura chce być z Bogiem, chce uczyć się Boga, chce żyć. I tego potrzebujemy. Trzeba to zrozumieć, że tu nie chodzi o to, żeby jakoś to było. To musi być tak, jak postanowił sobie Wszechmogący Bóg. Ta cała ziemia, niebo, stworzone zostały tak, jak On sobie postanowił. On w Słowie swoim zawarł to wszystko, co chciał, aby się stało. I to się stało. Tak samo posyłając swojego Syna, Jezusa Chrystusa, chciał, aby nas wydostać z niewoli ciemności, wyprowadzić na wolność i byśmy na tej wolności wszyscy razem w jedności żyli. Zobaczcie, jak żyją dzisiaj ludzie. Nie mają poczucia chwały. Nie mają świętego oddzielenia od cielesnego, zmysłowego człowieczeństwa. Są jak oniemiali wobec Boga, ale jak są rozgarnięci wobec tego, co się w świecie tutaj dzieje. Tutaj się potrafią poruszać, a tam zupełnie nie potrafią. Dlaczego nie potrafią? Trzeba przyjąć to, po co przyszedł Jezus. Jezus przyszedł uwolnić nas z naszych grzechów, wyprowadzić z naszego przekleństwa. Przeklęty każdy, kto grzeszy. Zapłatą za grzech jest śmierć, ale z Bożej łaski, a ta łaska to jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Jest nowe życie. Wygrajmy. To nie jest łatwe być świętym. Łatwiej jest być miłym człowiekiem. Takim, idzie to tego człowieka ułożyć do innych ludzi, żeby oni nie czuli się tak źle. Ale być świętym? Powiedzą ci, że miłości nie masz. List do Kolosan, 2 rozdział. A więc Jezus przyszedł wyprowadzić nas z naszego przeklętego stanu, abyśmy szli na wolności, a na wolności musimy się uczyć. Tak jak Izrael musiał się uczyć, idąc za Bogiem. 2 rozdział, 11 wiersza. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała. Gdy co? Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała. Ciała to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach, i w nieobrzezanym ciele waszym, tak umarliśmy w nim, ukrzyżowanym. Wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam, ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi, wyprowadził nas z przekleństwa, abyśmy już tam nie wracali. Bóg, kiedy wyprowadził Izraela z Egiptu, powiedział, nigdy nie wracaj do Egiptu, bo gdy wrócisz, to tam zginiesz. Nigdy nie wracaj do starego sposobu życia, jeśli poznałeś nowy sposób, chwałę innego pięknego życia, w którym wybory i decyzje zapadają według Słowa Bożego, według prawdy, którą Jezus głosił i apostołowie. Tego się trzymaj, bo to jest piękne. To jest to, po co przyszedł Chrystus. Żeby decyzje w człowieku były na tak dla Boga. Żeby człowiek nie obawiał się mówić Bogu tak. Ale by zawsze był gotów powiedzieć tak. Choćbym zginął, i tak żyć będę. Ufam, choćby mnie zabił, to będzie najlepsze, mówi Job, bo wiem, że i tak, z powodu tego, co On we mnie uczynił, On stanie nad grobem moim, moje własne oczy będą oglądać mojego Odkupiciela. Tęsknił za tym, ale wiemy jak żył,
ten starotestamentowy Boży człowiek. List do Hebrajczyków, 2 rozdział. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli to, że ten sam Bóg jest cały czas. Że to, co wróg chce uczynić nam, to on to już uczynił wcześniej Izraelitom. Nastawił ich przeciwko Bogu. Narzekali, kombinowali po swojemu. I tu czytam od 6 wiersza. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział, czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego. Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwo ukoronowałeś go, wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. To on zakosztował śmierci za mnie i za ciebie. Abyśmy nie musieli już więcej żyć jako umarli, jako ci, którzy żyją, a są umarli, ale byśmy mogli żyć jako żywi. Przystało bowiem, aby ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia, uczynił doskonałym przez cierpienia. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Poważny temat. Wyprowadzenie z Egiptu to był poważny temat. Bóg chciał, aby oni należeli do Niego, aby oni szli w zadowoleniu i szczęściu. Bóg chciał, żebyśmy my szli w zadowoleniu i szczęściu do wieczności z Nim. Tą drogą przez ciało Chrystusa, wdzięcznie śpiewając Bogu i należąc do Niego, gotowi na życie i śmierć, aby tylko według Jego woli. To jest najważniejsze. I co dalej czytamy o Panu Jezusie? Mówiąc, będę, bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, bywają, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia i znowu ufność w Nim pokładać będę i znowu oto ja i dzieci, które mi dał Bóg. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. To jest diabła. Tam diabeł został rozbrojony. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. A że sam przeszedł przez cierpienie i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Więc Chrystus umarł za mnie i za ciebie, a my umarliśmy w Nim, abyśmy już nie żyli w niewoli śmierci, ale żyli na wolności jako Boże dzieci, abyśmy nawzajem czynili to, co jest napisane w Biblii, abyśmy żyli słowami Jezusa. To jest najważniejsze dla nas. Uczeń, który nie żyje słowami nauczyciela, jest to dziwny uczeń. Uczeń, który potrzebuje nauczyciela i uczy się od nauczyciela, to jest prawdziwy uczeń. My potrzebujemy nauczyciela i tym nauczycielem ma być Jezus Chrystus dla mnie i dla ciebie. On mówi o tym, co On dla ciebie i dla mnie uczynił. On mówi o tym, w jaki sposób stawał przed Ojcem, aby wszystko czynić, co chce Ojciec. 2 Koryntian, 5 rozdział. Chodzi o to, żeby to zrozumieć, że to się jeszcze bardziej rozwinęło, tak jak mówi Pan Jezus. Nam jeszcze więcej dano, a więc jeszcze więcej od nas się wymaga. Od 14 wiersza, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli.
a umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony, aby sprawa Boża posuwała się dalej. Żebyśmy nie wprowadzali innowacji, własnych pomysłów, kombinacji czy innych rzeczy, ale byśmy słuchali, co On do nas mówi. Abyśmy umarli dla swoich pomysłów, jak Saul miał pomysł. No to zachowamy tę zwierzynę, czy inne rzeczy, czy jak Gehazi miał pomysł, aby sobie, no jak wypuścić tego Naamana, żeby bez niczego tak dostał zdrowie i tak sobie idzie zadowolony, nic nie stracił, trzeba mu coś zabrać, aby w ten sposób nie kombinować, nie myśleć, bo można zgarnąć, ale zupełnie co innego niż człowiek sobie myśli. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Tak myśl. Nowe. Nie stare. Stare to nie Kościół. Stare to dalej świat. Nowe to Kościół. Cząstki ciała Chrystusa to jest nowy człowiek. Czytasz to w różnych miejscach, list do Efezjan. Nowy człowiek jest w ciele Chrystusa. Stare musi umrzeć. Musi się człowiek narodzić z wody i z ducha, z Boga, żeby być nowym człowiekiem. I to jest bardzo drogocenne. Bardzo ważne. I po to przyszedł Jezus, żebyśmy nie musieli żyć jak starzy ludzie. List do Galacjan 2:20, pamiętacie, co pisze apostoł Paweł. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już więc nie ja. Nie myśl jak stary człowiek, nie myśl w kategoriach starego człowieka. Stary musi umrzeć. To jest chwalebne. Zobaczcie, Izrael wyszedł i oni nie rozumieli, chyba że to Bóg ich prowadzi. Morze roztąpiło, przeszli suchą stopą i dalej nie rozumieli, że to jest Bóg. Dalej myśleli, że Mojżesz i mieli do Niego pretensje. Wyprowadziłeś nas specjalnie, żebyśmy poginęli na pustyni. A przecież to Bóg wyprowadził ich. To Mojżesz mógł te plagi na Faraona puścić na Egipt. No przecież widzieli, że to Bóg, a pretensje mieli do Mojżesza. A potem i do Boga. Wyprowadził nas po to, żebyśmy tu byli wygubieni, żebyśmy zginęli. Czy nie lepiej nam było w Egipcie? Zobaczcie, wychodzą ludzie ze świata, porzucają jakieś złe rzeczy, a potem Bóg mówi dalej, do pełnego oczyszczenia, do świętości. Oni mówią, ale gdzie? Ja nie myślałem, czy nie myślałem, żeby tak daleko iść. Ja myślałem, że uwierzę i będzie dobrze, że będziesz zadowolony. Jestem wierzący, przychodzę na zgromadzenia, śpiewam ci, przecież powinieneś być zadowolony, Boże. A Bóg jest zadowolony kiedy? Kiedy osiąga swój cel. A jaki jest jego cel? Żebyśmy żyli w Chrystusie Jezusie, na wolności. Jego nie było celem, żeby zorganizować mnóstwo zborów i tak dalej. Jego celem było, żeby ludzie żyli na tej ziemi, byli żywi. W Chrystusie umarli dla świata i w Chrystusie żyli dla Boga. A więc chodzi głównie, żeby to zrozumieć, że można uwierzyć, wyjść, tak jak oni wyszli z Egiptu, a potem zacząć ściągać na siebie przekleństwo. Te węże, które ich kąsały, kusili Boga. A więc mamy rozwiązanie. Mamy się uczyć Boga. Skończyć z tymi animozjami, charakterkami, popisami swoich możliwości sprzeciwiania się temu, po co my w ogóle staliśmy się wierzącymi ludźmi. Pokazywania swojej niezależności, pokazywania, że no ja jestem ciężkim człowiekiem. No to naprawdę jesteś ciężkim człowiekiem, że nie umiesz zrozumieć, że dla ciebie nie ma zbawienia. Bo zbawienie jest tylko w Chrystusie. Jeżeli nie będziesz w Chrystusie, to będziesz ciężkim człowiekiem. A jak będziesz w Chrystusie, to nie będzie ciebie ciężkiego człowieka. Będzie Chrystus. Paweł mówi, już nie ma ciężkiego człowieka, który występował przeciwko chrześcijanom, wywlekał z domów,
stawał za tym, żeby byli zabijani. Teraz jest Chrystus, a ciężkiego człowieka już nie ma. Po to przyszedł, abyśmy żyli na wolności. Pamiętaj, twoje wybory i decyzje muszą się łączyć z przyjściem Chrystusa. Nie możesz podejmować ich bezmyślnie. Bezmyślnie to robiliśmy już wcześniej. A teraz mamy myśleć, po co przyszedł Chrystus. 1 Koryntian, 15 rozdział. Jest pewne zwycięstwo w Chrystusie. Jest tak pewne, że nie ma problemów, żebyśmy wygrali. Nie ma problemów. I od 51 wiersza. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeobleć się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przeobleć się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przeoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przeoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? Żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Tu jest powstać w Panu, ratować się w Panu, wykorzystać czas w Panu Jezusie. Tak jak przyjęliście Chrystusa, tak w Nim chodźcie. Nie dać sobie tego w żaden sposób zabrać. Nie dać się zwieść ani oszukać. Nie dać sobie zabrać ani chwili. Wiem, po co przyszedł Chrystus. Zbawić mnie, uratować. Ciebie też. Nie po to, żebyśmy zostali w niewoli diabła, ale byśmy na wolności żyli. Dzisiejsza Ewangelia jest taka: będziemy grzeszyć aż do śmierci. Prawda, tylko że ludzie myślą o śmierci fizycznej, a my myślimy o śmierci w Chrystusie. A więc gdy myślimy o śmierci w Chrystusie, myślimy wtedy zgodnie z wolą Boga. W Chrystusie umarliśmy dla grzechu, aby żyć dla Boga. A jeśli będziemy myśleć, że my dopiero przestaniemy grzeszyć, jak umrzemy fizycznie, to co nam to da, skoro skończymy tą ziemską pielgrzymkę jako grzesznicy? Co nam to pomoże? Za życia mamy przestać być grzesznikami. To nie jest tak, jak w klubie AA, że człowiek mówi: jestem alkoholikiem, nie piję, ale jestem alkoholikiem. Tu też nie musisz mówić: nie grzeszę, ale jestem grzesznikiem. Skoro dostałeś czyste sumienie, które już ci nie mówi o grzechu, ale ci mówi o wspaniałości Chrystusa, chwale Chrystusa, to nie myślisz już jak grzesznik. Gdzie co zakombinować, gdzie się myknąć, gdzie coś okłamać, gdzie zwieść. Tylko myślisz już jak w Chrystusie. Myślisz jako nowy człowiek o tym, co dobre, co rzeczywiście doznajesz, że Pan to napisał. Wiecie, kiedy normalnie funkcjonujesz, Słowo Boże napełnia twoje wnętrze i ty żyjesz tym Słowem. Mówisz tym Słowem, myślisz tym Słowem, śnisz tym Słowem. Jesteś przejęty, przejęta tym Słowem. Słowo zamieszkało w tobie, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, a teraz zamieszkało w tych, którzy je przyjęli. I dało nam prawo, Słowo, abyśmy mogli być dziećmi Boga. Bo do kogo doszło słowo Boga? Bogami jesteście, powiedział Pan Jezus. A słowo nie może być zmienione. Mamy naturę z Boga. Nie jesteśmy bogami jakimiś sami z siebie. Mamy naturę z Boga. Nie zmarnuj tego. Gdy doznajesz, że nie masz potrzeby, aby chodzić drogami bezbożnych, nie próbuj, czy jak trochę pochodzisz, to ci to zaszkodzi, czy nie. Zaszkodzi ci. Achanowi zaszkodził pas, trochę srebra, sztabka złota. Będziemy o tym jeszcze mówić. List do Galacjan, pierwszy rozdział. Choćbyśmy zrozumieli, to jest sprawa bardzo poważna.
To nie jest zabawa. Pamiętacie, co Jezus mówił? Bawiliście się i mniemaliście, że w tej zabawie jest wszystko, czego potrzebujecie. A Jezus chodził tam. Od 8 wiersza. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Ale jaką ty Ewangelię przyjąłeś, czy ja? Czy to jest Ewangelia, którą głosili apostołowie, Pan Jezus? A później przyjęli to apostołowie, czy to jest ta Ewangelia, czy jakaś inna Ewangelia? Bo wiele Ewangelii wyszło w którymś tam roku, na 200 już wychodziły, w 300, 400, 500, wymyślano różne Ewangelie. Ale Paweł mówi, gdyby wam ktoś mówił inną Ewangelię niż ta, która była głoszona wtedy, nie wierzcie. A więc ta Ewangelia jedynie jest Ewangelią, w której jest nasze życie, jest prawda zawarta. Ludzie będą dokładać, przemądrzać, wymądrzać, nie ma znaczenia. To, co powiedział Pan Jezus, co apostołowie, tak napisał apostoł, zbudowani na fundamencie nauki apostołów i proroków, której kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. A więc to nas interesuje, ta Ewangelia, nie inna. Nie obchodzi nas ludzie, którzy znają hebrajski, grekę, co oni wymyślili z tego. Mamy podaną Ewangelię. To jest wystarczająca Ewangelia, by być wolnym człowiekiem. Jeżeli tej Ewangelii będziemy się pilnować, to nie będziemy pod przekleństwem. Wszystkie inne wprowadzają w przekleństwo. Dlatego mamy tyle grzeszników między wierzącymi ludźmi. Tyle cudzołóstwa, tyle nierządu, tyle kłótni mamy między wierzącymi ludźmi, bo to jest przekleństwo. To nie jest błogosławieństwo, to nie jest obdarzenie Boga. To jest przekleństwo i to jest widoczne, a ludzie nie umieją tego zobaczyć. Myślą sobie, no widocznie Bóg nas tak kocha i pozwala nam na to. Nie, Bóg nie pozwala na to. Nie po to posłał Syna na krzyż, żeby nam, ludziom, pozwolić, poswawolić sobie na tej ziemi. Ale po to, żebyśmy się ratowali. Trzeci rozdział, aha, to już mieliśmy... 25 Mateusza. 25 Mateusza i 41 wiersz. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu jego aniołom, albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić, byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym lub pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę opowiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaź wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. A więc widzimy, że jeżeli nie będziemy w sobie widzieć wśród wierzących ludzi Chrystusa działającego i nie będziemy sobie nawzajem usługiwać na miarę tego, co jest potrzebne, może się okazać, że padniemy pod przekleństwo. Bo jeżeli ktoś może czynić dobro, a nie czyni, grzeszy, przeklęty jest taki człowiek, który obiecuje, a nie dotrzymuje, przeklęty. Zobaczcie, ile przekleństwa ludzie wierzący ściągają, nie rozumiejąc tego, że właśnie sami na siebie ściągają przekleństwo. Bo Bóg jest prawdziwy. On powiedział, że z każdego nierozważnego słowa zdamy sprawę przed Jego obliczem. Więc to nie jest zabawa. Nie baw się. Bo jak się będziesz bawić, to będziesz coraz głupszy, coraz głupsza. Coraz więcej będziesz głupot robić w życiu, a nie tego, co jest dobre, co pożyteczne. Jeżeli będziesz poważnie traktować Boga, będziesz, jeżeli zgrzeszysz, pokutować, oczyszczać się, Bóg będzie widział, że z powodu Jego świętości troszczysz się o szatę, którą dostałeś w Synu Jego, Jezusie Chrystusie, to Bóg ci pomoże poprowadzić cię dalej. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział,
od 21 wiersza. Nie każdy, kto do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, idźcie precz ode mnie Wy, którzy czynicie co? Bezprawie. A więc Jezus przyszedł wyzwolić nas z naszych grzechów, a ci ludzie zostali w grzechach. Co z tego, że otrzymali jakieś dary? Dary ich nie zbawiły. Grzech ich oddzielał dalej od Pana. Mieli się oczyścić, usunąć zło ze swojego życia. Dlatego Jan pisał, że kto z Boga jest, ten nie grzeszy. Bo posiew Boży jest w tym człowieku. A więc jeżeli byś zgrzeszył, Chrystus stawia się ze swoją krwią, ale ty nie możesz żyć w grzechu. Nie możesz pozostać w grzechu. Bo to świadczy już o tym, bo rozumiesz, ten, który lubi smród, żyje w smrodzie. Ten, który lubi świeże powietrze, żyje w świeżym powietrzu. Jeżeli grzesznik lubi grzech, to będzie dobrze się czuć w grzechu. Nie będzie czuć się źle. Będzie źle się czuć, gdy jest świeże powietrze, gdy jest coś czyste, święte. Będzie nie wiedzieć, jak się zachować w takiej sytuacji. Ale tam, gdzie głupota czy swawola, to już można. Czy głupie żarty, czy inne rzeczy. List do Filipian, 3 rozdział. Chodzi tylko, żebyśmy to mogli zobaczyć. To nie jest straszenie nikogo. To jest tylko, żeby mieć świadomość, że gdy uwierzyłeś, czy uwierzyłaś, stałeś się wierzącym, Bożym dzieckiem. Pilnuj tego bardzo mocno. Nie zabawiaj się swoją wiecznością. 3 rozdział tego listu Filipian i 18-19 wiersz. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a więc byli między apostołem, między wierzącymi ludźmi. A teraz także z płaczem mówię, postępuję jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Co się stało z tymi wierzącymi ludźmi? Zaczęli myśleć o rzeczach ziemskich. Co się stało w zborach? Zaczęli myśleć o rzeczach ziemskich. Zaczęli cieszyć się ziemskością. Zaczęli cieszyć się tym, czym cieszy się ten świat. Jak wyglądają niewiasty, jak wyglądają mężczyźni. Jak wyglądają zespoły, które mają uwielbiać Boga. Jak wyglądają ci, którzy idą i mówią, że Bóg ich posłał. Czy Bóg się nie troszczy o to? Czy Pan Jezus też tak wyglądał? Ci, którzy myślą o rzeczach ziemskich. Jezus mówi, kto by się mnie zawstydził, tego ja się zawstydzę. Jeżeli człowiek się wstydzi Jezusa przed tym światem, czystości, prostoty Jezusa, to Jezus się zawstydzi przed Ojcem takiego człowieka. Człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak może sobie odebrać wieczność z Bogiem przez swoją własną głupotę, myśląc o rzeczach ziemskich bardziej, o tym, co na ziemi się liczy, a nie co u Boga się liczy. Rezygnując z tego, co u Boga się liczy, na konto tego, co na ziemi się liczy, człowiek wchodzi pod przekleństwo. Co Paweł o tych ludziach pisze? Pisze o tym, że zatracenie końcem ich jest. Nie spotkanie z Jezusem i radość. A byli wśród wierzących, byli wśród tych, którzy może chodzili, nawet mówili, może o Demasie, który też umiłowawszy świat doczesny odszedł. W liście do Galacjan w 6 rozdziale, 14 wierszu czytamy, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Co Paweł pisze? Z tego będę się chlubić. Ja umarłem dla świata. Nie obchodzi mnie, co w tym świecie jest uznawane, co ludziom się podoba, co się nie podoba. Nic mnie to nie obchodzi. Teraz mnie interesuje, co się Bogu podoba.
dla Niego żyję. Pana jestem. Jestem Jego własnością, by roznosić miłą woń Chrystusa, aby inni mogli poznać, jak Chrystus uwalnia grzesznika z jego niewoli i czyni go świętym. Świętą. Piękne. I to jest to, po co Bóg posłał swego Syna, aby z tego świata niewoli, spod diabelskiej władzy, wyprowadzić sobie lud, który będzie żył na wolności, ale w posłuszeństwie Bogu. I to o tym pamiętajmy i tego się trzymajmy. List Jakuba, 4 rozdział. 4 rozdział i 4-5 wiersz. Cudzołożnicy i cudzołożnice, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, który mu dał w nas mieszkanie? A więc takich ludzi Bóg nazywa cudzołożnikami, cudzołożnicami, którzy wchodzą w przyjaźń ze światem. Mamy miłować tych ludzi, którzy żyją w świecie, ale nie miłować ich tak, żeby żyć jak oni, ale żeby żyć dla nich jak światło, które wydostaje ich z tej ciemnicy. Nie mamy wzejść w ich grzechy. Mamy żyć w czystości Chrystusa, Baranka Bożego, żeby oni poznali to. A kto z Boga, to zapragnie tego. Nikogo na siłę nie wydostajemy. Sam Pan Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do Niego, jeśli Ojciec nie przyprowadzi. My myślimy, że różnymi sposobami zdobędziemy człowieka. Tak, możemy zdobyć człowieka, ale jego serca dla Pana nie zdobędziemy. Ale gdy Bóg porusza serce, myśl człowieka, wtedy człowiek sam potrzebuje Boga. I wtedy nie musisz go ciągnąć i mówić, no weź człowieku, zrób coś z tym. Ten człowiek sam ma świadomość, że muszę z tym skończyć. 2 Piotra, 2 rozdział, od 20 wiersza. Jeśli bowiem przez poznanie Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa wyzwolili się od brudów świata, lecz potem znowu w nie uwikłani dają im się opanować, to stan ich ostatecznie jest gorszy niż poprzedni. Lepiej bowiem byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją odwrócić się od przekazanego im świętego przekazania. Sprawdza się na nich treść owego przysłowia. Wraca pies do wymiocin swoich, oraz umyta świnia znów tarza się w błocie. A więc mamy ludzi, którzy opuścili tę strefę, poznali to życie wyzwolonych od brudów, a potem dali się z powrotem w to wciągnąć. Nie patrz nigdy na grzeszników i nie pożądaj ich swobody, bo w ich swobodzie jest przekleństwo. Oni mieli swobodę pójść do Egiptu. To było przekleństwo. Gehazi miał swobodę pobiec za Namanem. To było przekleństwo. Saul, zamiast przypilnować rozkazów Boga, zmienił je. I to było przekleństwo. Ananiasz i Safira podjęli decyzję, że sprzedadzą rolę i przyniosą to dla Kościoła. I ujęli z tego i to było przekleństwo. Kto nie miłuje Jezusa, niech będzie przeklęty. Czy go miłujemy za to, co on dla nas uczynił? Czy on jest dla nas jakimś Jezusem, obcym człowiekiem, o którym mówimy, ale dla którego nie rzucilibyśmy swojej grzeszności? Którego chcielibyśmy zmienić, żeby on zasłaniał nas przed Bogiem? Jak jakaś matka zasłania przed sprawiedliwym ojcem, żeby wymierzył sprawiedliwość dziecku, żeby tego dziecko nie ruszać. Tak je kocha, a później z tego dziecka rośnie bandyta, złodziej, kłamca. Bóg mówi, ćwicz i wychowuj, póki jeszcze jest możliwe. Jezus nie zasłania żadnego grzesznika przed ojcem. Jezus to nie jest zasłona. Jezus umarł za nasze grzechy.
ale On jest światłością, która rozświetla życie każdego grzesznika, abyśmy mogli się uratować. Jeżeli człowiek ma poczucie, że ktoś go zasłania, on może grzeszyć, to go zasłania jedynie diabeł. Bo diabeł tak zwodzi ludzi. Grzesz, łaska Boża jest większa od twoich grzechów. Grzesz, Bóg cię miłuje bardziej niż ty robisz to. Bóg wie, że jesteś słaby, że jesteś słaba. To jest diabelska Ewangelia. Pan daje siłę swemu ludowi. W słabości Chrystusa okazuje się prawdziwa moc. Myśl o tym, aby dotrzeć do wieczności. Pragnij nieba bardziej niż tego, co tu. Myśl o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. A tak będziesz ratować swój umysł i serce od wszelkiego zła. Księga Objawienia, 22 rozdział. Od 3 wiersza. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka i słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicza, a imię Jego będzie na ich czołach i nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Tam tak będzie. Ale 27 wiersz mówi 21. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. A więc mamy świadomość, że tak samo jak przekleństwo istniało w Starym Przymierzu, tak samo przekleństwo istnieje w Nowym Przymierzu. Od nas nawet wymaga się więcej. Pan powiedział, rozkazał nam, miłujcie się nawzajem, jak ja was umiłowałem. Naprawdę musimy skończyć z wszelką cielesnością, z wszelkimi blokadami, zamknięciami. Musimy puścić wszystko, żeby wylała się z nas cudowna miłość, która płynie z Chrystusa, abyśmy przepełnieni Jego miłością mogli wykonać rozkaz, który do mnie i do ciebie powiedział. Niech Bóg nam pomoże być posłusznymi Bogu. To jest bardzo ważne. Ojciec powiedział to, Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. Skąd z filozofią chrześcijańską, psychologią chrześcijańską, cielesnym mniemaniem o Bogu. Bóg przedstawił siebie doskonale w swoim Synu. Jak podszedł do uczonych piśmie, faryzeuszów, nazywając ich groby pobielane. A oni myśleli o sobie, że oni do Boga należą. Mówili, Ojca mamy, Boga. On mówił, nie, waszym Ojcem jest diabeł. Dlatego, że nie chcecie czynić woli Ojca w niebie, ale tego diabelskiego Ojca słuchacie. Pomyśl, to jest jeszcze czas. Jest czas się ratować. Ale poważnie potraktuj swoje wieczne życie. Od twojego posłuszeństwa zależy to, gdzie pójdziesz. Bóg posłusznym łaskę okazuje, pysznym się przeciwstawia. Pomyśl o tym i bądź solidny, bądź solidna. Można zgubić drogę wieczności, tak jak czytaliśmy. Można zejść z drogi i wejść znowu z powrotem na drogę szeroką. Można doznać oczyszczenia, a potem znowu się zacząć brudzić i stan jeszcze gorszy niż był wcześniej wejść. Diabeł chętnie chciałby, żeby tak wszyscy, którzy się tylko uczyszczą, uświęcą, zaraz się brudzili. Nie patrz na innych. Nie patrz. Patrz jedynie na Chrystusa, na tych, którzy Go naśladują i chcieli dostać się do domu Ojca. Jezus powiedział, jeżeli będziesz dla Niego mieszkaniem na ziemi, a to też oznacza, bo kto mnie miłuje, te rozkazy moje wypełnia, do tego wraz z Ojcem przyjdziemy i zamieszkamy. A więc te rozkazy, wypełniać rozkazy, być człowiekiem, który służy, który wie, co czyni. Zobaczcie, ilu chrześcijan nie rozumie, co ma robić. A przecież to jest oczywiste. Jezus mówi, wyprzyj się siebie, weź swój krzyż, swoją śmierć, idź za mną i naśladuj mnie. Róbmy to, czyńmy to, nie balansujmy, bo rozumiecie, jakiś czas człowiek może
doświadczać jakiejś pomocy czy innych rzeczy, ale straszna to rzecz. Niebezpieczna to rzecz. Może na koniec jeszcze przeczytam wam to. Bardzo niebezpieczna rzecz. W liście do Hebrajczyków. Dziesiąty rozdział. To jest ostrzeżenie. Tutaj apostołowie nie straszą nikogo, ostrzegają. Lepiej wiedz o tym, niż miałbyś powiedzieć, ja nie chcę wiedzieć o tym. Ja tylko chcę poznawać, jak jest miło i przyjemnie. Dobrze, jeżeli będziesz posłusznym czy posłuszną Bogu, będzie tak. Nawet w cierpieniach znajdziesz radość należenia do Boga. I od 26 wiersza, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile z sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział, pomsta do mnie należy, ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Więc apostoł ostrzega i mówi bardzo wyraźnie, rozmyślne grzeszenie. Co to znaczy rozmyślne grzeszenie? Wiem, że grzeszę i tak grzeszę, a co? Przecież on mnie kocha. Nie ma oczyszczenia. Może się tak zdarzyć, jak Piotrowi się zdarzyło. Myślał, że nie wyprze się Pana Jezusa, ale strach, którym zaatakował go diabeł, był silniejszy i Piotr wyparł się Jezusa. Jezus mu to przebaczył. Bóg wie, co się dzieje, czego to jest wynikiem, ale jeżeli możesz nie popełnić grzechu, a sobie swobodnie go popełniasz, to jest rozmyślne grzeszenie. Nie ma przyczyny. Nie ma presji, nie ma ataku, a ty sobie, to co tam? I wchodzisz pod przekleństwo. Krew Jezusa jest za grzeszników przelana, ale jeśli ktoś rozmyślnie grzeszy, ten depcze po krwi Jezusa. Taka jest lekcja Nowego Testamentu, tak samo było w Starym. Niech Bóg nam pomoże bać się Boga, szanować Boga. Naprawdę bać się Boga, wiedząc, że On jest Bogiem prawdziwym. Kocha nas w sposób doskonały jako Bóg. Posłał Syna, aby nas zbawić, ale jeśli my zlekceważymy Syna, to zginiemy. Lepiej wykorzystujmy czas, uczmy się, poddawajmy się przemianom, kuszmy się przed Bogiem, przyznawajmy się do swoich jakichś ułomności czy innych wydarzeń, nie nazywajmy, a trudno. Nie ma trudno. Jezus umarł, żeby to zginęło. Jezus chce, abyśmy byli obrzezani całkowicie z tego grzesznego człowieczeństwa, abyśmy myśleli jak Chrystus, abyśmy byli myśli Chrystusowej. Tak myśl, wspaniałość chwały, zwycięzcy, który opuszcza grób, który pokonuje śmierć, diabła i grzech i wraca do Ojca, a wszyscy w niebie oddają Mu cześć i chwałę, bo On uczynił z nas lud Boży, święty, nabyty. Królewski, kapłaństwo święte. A więc uczynił z nas kogoś innego. Tak myśl. Ciebie nie ma, człowieku, już. Mnie nie ma. Chrystus ukrzyżowany i my też tam. Nie ma nas. Jeżeli my dalej będziemy myśleć, jak myśleliśmy jako starzy ludzie, to my nie przyjęliśmy krzyża jeszcze. Skończ z tym swoim cielesnym człowieczeństwem mocą krzyża Chrystusa. Tam wszyscy umarliśmy. Nie ma nas. My jesteśmy tylko dlatego jeszcze, bo nie przyjmujemy krzyża. Krzyż kończy nasze człowieczeństwo. Gdy przyjmujesz krzyż, nie ma cię. Chwała Bogu. Codziennie Paweł mówi, nie chcę, żebym był ja. Chcę, żeby był Chrystus. Codziennie umieram, aby to był Chrystus, a nie ja. Kocham Chrystusa bardziej niż siebie. Dlatego wolę, żeby żył we mnie Chrystus niż ja. I Pan to przyjmuje, Pan to widzi. Po to przyszedł, żebyśmy kochali Go i cieszyli się, że On jest naszym nowym życiem. Nie my,
lecz Chrystus. Niech Ewangelia przenika nas, zdobywa nasze myślenie, nasze mówienie, nasze bycie z sobą. Nie po to jesteśmy razem, żeby pobyć, ale po to, by się uświęcać, oczyszczać, usuwać spośród siebie to, co złe jest. Byśmy jedni drugim pomagali, tak jak Jezus umywał nogi swoim uczniom, abyśmy my usługiwali, w czym możesz, rozumiesz coś więcej, możesz pomóc, pomóż. Bo jeżeli nie pomożesz, a możesz pomóc, już grzeszysz. A jeśli nie możesz pomóc, ale diabeł cię kusi, żeby pomóc, to jeśli nie pomożesz, to nie zgrzeszysz. Ty musisz wiedzieć, czy ty możesz pomóc, czy tylko myślisz, że możesz pomóc. To tak, jakby ktoś nie umiał pływać i myślał sobie, no ale uratuję w końcu tego tonącego chyba. No i skacze do wody i co? No i nie umie pływać. I może ten tonący jeszcze w końcu zobaczy i zdobędzie się jeszcze na wysiłek z miłości i uratuje tego, który chciał go ratować. Ale jeśli umiesz pływać, a nie skoczysz, nie pomożesz, to grzeszysz. A więc tu chodzi o to, czy Pan Jezus cię uczynił już zdolnym, czy zdolną do tego, by to zrobić. A to będzie na pewno czyste. Nie będzie w tym pychy, dumy, wysokiego mniemania o sobie, wywyższania siebie i szukania własnej chwały, bo Chrystus tego nie robił. A jeżeli to jest w tym, to człowiek sam chce komuś pomóc, aby przypisać sobie chwałę. Czuje się większy wtedy, lepszy, a to nie jest Chrystus. To, że służysz, to jest najwyższa radość, że możesz naśladować Jezusa, aby to nowe życie w nas i w tobie i we mnie było. Pamiętajcie, przekleństwo nadal istnieje. Od Boga przekleństwo istnieje dalej. Ale w Chrystusie masz wszystko, co potrzebne, aby nie żyć pod przekleństwem, ale pod obdarzeniem Bożym. Chwała, wielkość chwały, coraz większa wielkość chwały, coraz więcej Syna. Niech będzie w tobie i we mnie. Wykorzystuj ten czas. Masz prawo do nowego życia, człowieku. Nie musisz żyć w świecie, nie musisz żyć jak świat. Nie musisz patrzeć, co świat o tobie myśli. Teraz patrzysz, co Bóg o tobie myśli. Co ty zrobiłeś? Co zrobiła z Jego Synem? Czy Syn jest dla ciebie wszystkim? Jeżeli tak, jesteś uratowany, jesteś w dobrym miejscu chwały. Amen.